Wakacje to czas, kiedy dzieci i młodzież wyruszają na wycieczki, kolonie czy obozy. Aby wyprawa w góry czy nad morze przebiegała bezpiecznie i bez żadnych niespodzianek na drodze, policjanci chrzanowskiej drogówki przeprowadzają kontrolę autokarów, którymi te dzieci i młodzież będą udawać się na wakacje. Kiedy mundurowi otrzymają informację o planowanym wyjeździe, pojawiają się we wskazanym miejscu i przeprowadzają szczegółową kontrolę autokaru. Podczas niej sprawdzają przede wszystkim stan techniczny autobusu, zużycie opon, sprawność systemów hamowania, oświetlenia oraz wyposażenie pojazdów, apteczki, gaśnice. To są tylko niektóre elementy kontrolowane przez policjantów. Jakakolwiek usterka techniczna mająca wpływ na bezpieczeństwo będzie niestety skutkować zatrzymaniem przez policjantów dowodu rejestracyjnego. Warto zaznaczyć, że autokar przewożący grupę dzieci musi być oznaczony specjalną żółtą tabliczką, która umieszczana jest za szybą. Poza tym każda kontrola rozpoczyna się od sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy, posiadanych przez niego również uprawnień. Gdy wszystkie elementy policyjnej kontroli wypadną pozytywnie, pasażerowie wówczas mogą wsiąść do autokaru i wyruszyć w drogę. Przypominamy, że kontrolę autokaru może zgłosić każda osoba. Aby policjanci ją przeprowadzili, należy zgłosić taką informację osobiście bądź też dzwoniąc, a także mailując do Sekretariatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Warto pamiętać, żeby taką kontrolę zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem, co też pozwoli mundurowym odpowiednio zaplanować swoje działania, żeby mieć też ten określony czas na dokładne sprawdzenie autokaru.